Co to jest buran? Zacznijmy od tego, czym jest ów buran w kontekście meteorologicznym. Otóż jest to nic innego niż bardzo silny i porywisty wiatr północny lub północno-wschodni, połączony ze śnieżycą wiejący na obszarze wschodniej Azji Środkowej i południowej Syberii oraz na stepach na zachód od Uralu. Buran trwa zazwyczaj kilka dni, niesie ze sobą ogromne ilości lodu i śniegu, a prędkość wiatru może wówczas dochodzić nawet do ponad 30 metrów na sekundę. Można spotkać się także z nazwą stepowa zamieć śnieżna. Z kolei nad tundrą nazywany jest purgą. Nazwę buran otrzymał także radziecki program wahadłowców kosmicznych, który miał być odpowiedzią na wahadłowce Amerykanów. Buran został opracowany już po promie kosmicznym Columbia i można było zauważyć, że był to projekt dość mocno inspirowany. Buran 1.01 to najlepiej rozpoznawalny radziecki wahadłowiec. Był jedynym z programu Buran, któremu udało się polecieć na orbitę. Co ciekawe, na początku nazywał się Baikał, ale ostatecznie nazwę zmieniono na Buran zaledwie kilka tygodni przed pierwszym startem. Jego budowa rozpoczęła się w roku 1986. Dwa lata później, w połowie listopada, odbył swój pierwszy lot orbitalny. Ponieważ na pokładzie nie było zainstalowanego systemu podtrzymywania życia, lot musiał odbyć się bez załogi. W jego trakcie Buran dwukrotnie okrążył naszą planetę, po czym wylądował na pasie startowym znajdującym się na terenie kosmodromu Bajkonur w obecnym Kazachstanie. Dzisiaj mówi się, że lot Burana był swego rodzaju aktem rozpaczy zdesperowanego zespołu konstruktorów pod kierownictwem Gleba Łozino-Łozińskiego, który tylko w ten sposób chciał udowodnić, że całość prac nie poszła na marne. Niestety sytuacja finansowa ZSRR w tamtym okresie nie pozwalała na kontynuację programu wahadłowca i ostatecznie został on zamknięty już po rozpadzie ZSRR przez prezydenta Rosji Borysa Jelcyna w ramach cięć budżetowych w roku 1993. Buran przez całe lata przechowywany był na makiecie rakiety Energia wewnątrz hangaru w budynku oznaczonym jako MiG-112, znajdującym się na terenie kosmodromu Bajkonur. W maju 2002 roku w wyniku bardzo silnego wiatru zawalił się dach budynku. Do wypadku doszło w trakcie prac konserwacyjnych, w wyniku czego śmierć poniosło 7 lub 8 robotników, a wahadłowiec Buran 1.01 został kompletnie zniszczony. Po pierwszym starcie Burana rosyjscy inżynierowie i konstruktorzy pracowali jeszcze nad kolejnymi wahadłowcami programu Buran, jednak żaden z nich nie został ukończony. Drugi wahadłowiec oznaczony numerem 1.02, nieoficjalnie nazywany Pticzka, miał przycumować do stacji kosmicznej Mir. Został on ukończony w 90%. Ostatecznie Rosjanie podarowali go Kazachstanowi w zamian za możliwość korzystania z kosmodromu Bajkonur. Trzeci Buran o numerze 2.01 ukończono niemal w połowie, jako pierwszy miał zabrać na swój pokład załogę. Obecnie znajduje się w niemieckim Muzeum Techniki w Spirze. Budowa czwartego Buranu zakończyła się na etapie surowego szkieletu. Przez lata jego wrak zalegał przed fabryką w moskiewskiej dzielnicy Tuszyno. Rosjanom nie chciało się nawet przykryć go zwykłą plandeką, w związku z czym przez lata leżał sobie po prostu pod chmurką. Piąty, a zarazem ostatni prom programu Buran, oznaczony numerem 2.03, został całkowicie zdemontowany. Do dziś nie przetrwał żaden z jego elementów. Na koniec polecę Wam jeszcze zbiór opowiadań Wypychacz zwierząt Jarosława Grzędowicza. Znajduje się tam opowiadanie Buran wieje z tamtej strony. Jednym z często poruszanych motywów w obecnych książkach Grzędowicza jest motyw zderzenia dwóch alternatywnych światów. Nie będę zdradzać szczegółów, w skrócie powiem tylko, że do alternatywnej, niedoświadczonej komunizmem Rosji trafia uciekinier z sowieckiego łagru, znajdującego się w naszej rzeczywistości. I jeśli chcecie poczuć klimat mroźnego, bezlitosnego Buranu, to na pewno nie będziecie zawiedzeni. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku, co to jest. Ja zapraszam Was oczywiście na kolejny z tej serii. Do zobaczenia i cześć.